przekazać Państwu kilka słów. Mianowicie zbiór tych zdjęć, które Państwo tu widzicie, jest z 11 czy 12 sesji z lat 1988-2000. Przez 12 lat pracowaliśmy i efekty tych spotkań naszych z Grzegorzem oraz z Grzegorzem i z Republiką możecie Państwo zobaczyć. Hej, jesteśmy tutaj na galerii odnośnie wystawy Grzegorza Ciechowskiego i Republiki Pana Świetlika. Galerii Etos. 1988 rok. Fajnie, naprawdę fajnie, ludzi dużo. Kiedy powstawały te zdjęcia, czułem, że jesteśmy w jakimś komiksie, w jakimś takim świecie komiksowym, aczkolwiek tego pojęcia komiks ja wówczas nie znam. Nie używałem, ale dzisiaj wiem, że to mniej więcej czymś podobnym było. Minęło półtora roku, jest rok 90, już jesteśmy w nowej sytuacji. Znowu w tym małym studio chcemy zrobić sesję, która ma być zupełnie inna od poprzedniej. Spotykamy się nie mając żadnego pomysłu. Jest puste studyjko małe w piwnicy, zero pomysłów. Wiemy, że chcemy zrobić zdjęcie, czy zdjęcia, które mają mieć w sobie element niepokoju, zatroskania. Tego typu emocje miały się znaleźć i wyrażać tę sesję. Jedyną rzeczą, która była na podorędziu, był kran z kapiącą wodą. No, aż Grzegorz. I to już wystarczyło do tego, żeby udało nam się wykreować kilka takich portretów, które potem, jak widzicie Państwo, najczęściej przywołuje jako te zdjęcia główne i najważniejsze. I one zostały. Grzegorz pracuje w takim skromnym studiu, które mieści się w garażu domu. Ma tam klawisze, tam sobie komponuje, robi swoje. I kiedy przyjechałem, Grzegorz odśpiewał mi całą płytę pod tytułem Republika Marzeń, czytając słowa z kartki i grając na klawisze. Kilka miesięcy potem, czy tygodni może, pojawiła się gotowa płyta opracowana zawodowo i to jest w moim zbiorze najważniejsza płyta. Ponieważ jest jakby zapisem pewnej sytuacji bardzo ważnej. O końcu dotknięcia przynajmniej pierwszy raz i przemieszają się zapachy waszych ciał i już nie powiesz nie, a cicho szepniesz tak. Zakończy się sen, który dotąd trwał. Twe dzieciństwo. Do domu wrócisz i najmilej jak się da. Powiesz dobranoc im, cześć mamo, tato, pa. A w swym pokoju dziś do rana będziesz szukać. Na
dobre z łóżka spadł. Nie pytaj, jaki to był szyf, bo raz się zamykają drzwi.